Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą adwentowego rozważania, zapisane jest w Ewangelii Łukasza, w rozdziale pierwszym, w wierszach wybranych. A Zachariasza, ojca jego, napełnił duch święty, więc prorokował tymi słowy. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, Ojcu Naszemu, że pozwolił nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć Mu. A Ty, Dziecię, Prorokiem Najwyższego, nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przed Spuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Tobie, Boże Wszechmogący, dziękujemy. Za to słowo, które kładziesz na nasze serca. Pomóż nam je zrozumieć i przyjąć, i błogosław ten czas słuchania, jak i rozważania Twych odwiecznych praw. Zaprosimy przez Jezusa Chrystusa, Pana Adwentu w mocy Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, w Jezusie Chrystusie trwa adwentowy czas. Gromadzimy się przy Adwentowym Wieńcu, kiedy płoną już na Nim trzy świece. Wsłuchując się słowo Ewangelii, zostaje nam w sposób szczególny przybliżona postać Jana Chrzciciela, któremu Bóg nakazał stać się tym bezpośrednim poprzednikiem Jezusa, a właściwie ta obietnica, zapowiedź, oczekiwania, ale też wyzwania, jakie Bóg wyznaczył Zachariaszowi do wykonania. Długo wraz z żoną Elżbietą nie mieli dzieci, ale to Bóg posłał Anioła Gabriela. Z tą dobrą wiadomością: nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. To była wspaniała, wielka obietnica. Zachariasz, a był kapłanem w świątyni jerozolimskiej, przyjął te słowa z pewnym niedowierzaniem, a właściwie z dystansem prosił o znak dziś większość mogłaby stwierdzić to normalna reakcja w takich sytuacjach trzeba szukać potwierdzenia mieć dowody nikt praktycznie by nie uwierzył ale odpowiedź anioła za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia kiedy to się stanie bo nie uwierzyłeś słowom moim Reakcja była więc właściwie pozytywna, bo Zachariasz otrzymał jednoznaczny znak, a historia ta była takim małym wstępem, powiedzielibyśmy, preludium do realizacji o wiele większej i ważniejszej obietnicy. Bo to nie narodziny Jana, ale przyjście na świat. Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa tak wiele zmieniło w świecie pełnym niepokoju. Choć do swoich przyszedł, ale go nie przyjęli, bo nie było miejsca, gdzie mógłby przyjść na świat. Bóg jak słyszeliśmy w naszym słowie zapowiadał to ustami proroków już od wielu setek lat ale większość traktowała te słowa nie do końca poważnie nie byli skłonni uwierzyć bez dowodów bez znaków i Zachariasz wreszcie gdy doczekał i przeżył zrealizowanie się tej Obietnicy narodzin swego syna, zrozumiał i uwierzył, że wkrótce wypełni się jeszcze ta o wiele większa obietnica i na ziemię Bóg, Ojciec pośle swego syna. To był ogromny powód do radości. Dlatego jego hymn pochwalny, jego szczere wyznanie wiary jest. Świadectwem, w jaki sposób dziękuję, że Jego oczy mogły potem oglądać zbawiciela świata. My również oczekujemy mesjasza, zbawiciela w trwającym czasie Adwentu. Wiemy, że duchowo jest obecny pośród nas. Tym, dopomaga nam nasza wiara. Dla nas jest tym, który wypowiedział słowa, oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Oznacza to również, że jest z nami na co dzień obecny, gdziekolwiek jesteśmy, w naszych domach, w miejscach pracy, w szkole, w samochodzie, gdy idziemy. Gdy się przemieszczamy, Bóg jest wszędzie. Jest prawdziwie obecny pośród nas. I to On, nasz Pan, otwiera w Bożym Królestwie przed nami nowy, lepszy świat, bez trosk, bez zmartwień. Dlatego Jan Chrzciciel przyszedł, aby uświadomić także nam. Że nasza pobożność jest do zastosowania w codziennym życiu, bo ona ma skutki w życiu poprzez wpływ na nasze postępowanie, na nasze relacje z drugim człowiekiem, z bliźnim. To Jezus nie pozostawia tylko w kościele, w domu Bożym owej pobożności, ale idzie z nami po wszystkie dni naszego życia. Życie wierzącego człowieka możemy powiedzieć, jest adwentem. Oczekujemy, pokonujemy kolejne etapy naszej wędrówki, naszej doczesnej pielgrzymki, by realizować to wszystko, co Bóg zaplanował dla każdej i każdego z nas. Podążamy do tego wytyczonego. Przez Boga celu. Choć różnymi drogami Pan Bóg nas prowadzi, to mamy to zapewnienie, że jest z nami. I chce nam błogosławić. Chce, abyśmy i w tegorocznym Adwencie na nowo może na chwilę się zatrzymali i zastanowili, jak wiele otrzymujemy od naszego Pana, i czy właściwie przygotowujemy się na ten świąteczny czas, do którego Adwen nas szczególnie przygotowuje. Drodzy to wszechmogący przyszedł tu na ziemię, by pojednać nas przez Chrystusowy Krzyż. To On zaprasza nas również przez zbawiciela, mówiąc: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Także i w czasie dzisiejszego nabożeństwa pragniemy przystępować do stołu Pańskiego, by wyznawać swoje grzechy, swoje przewinienia, by prosić o łaskę i pojednanie. Potrzebujemy tego wzmocnienia, posilenia na kolejne dni naszego życia. I Bogu jesteśmy wdzięczni za te wspaniałe obietnice, które wypełniły się tam w Betlejem, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. Dlatego niechaj i tegoroczny adwent, darowany nam z Bożej łaski, będzie tymczasem, kiedy to nasze serca, nasze myśli skierujemy na Boże Słowo, kiedy to w pokornej modlitwie zawołamy do naszego Pana i Zbawiciela, nie opuszczaj mnie, bądź ze mną, prowadź mnie, gdziekolwiek pójdę, dokądkolwiek mnie poślesz. Darowany nam czas, niechaj Bóg zechce pobłogosławić. W naszych domach, w naszych rodzinach, abyśmy swoim szczerym sercem Czasach, które nie zawsze pozwalają nam się zatrzymać, wyciszyć, bo nieraz pędzimy, nieraz mamy jeszcze tyle spraw do zrobienia, do załatwienia. Niechaj ten czas niepewności Bóg przeobrazi w pokój w naszym sercu, ale i w naszym życiu, abyśmy doświadczali Jego bliskości. Tego, który przynosi prawdziwy pokój, a którego świat nam dać nie może. Mówiąc, Pokój mój daję Wam, nie jak świat daje, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze i niech się nie lęka. Bądźmy nie tylko słuchaczami, ale i wykonawcami adwentowego Słowa. By tak jak Zachariasz który w swej sędziwości doświadczył wysłuchania modlitw pokornych próśb byśmy mogli także ze szczerym sercem powierzać Bogu to wszystko co jest nam darowane a co jeszcze przed nami nieznane niechaj pan bóg wyposaży nas w siłę w zapał, w zdrowie i prowadzi gdziekolwiek nas pośle, byśmy zawsze kroczyli Jego drogami, realizując to, co powierzył każdy i każdemu z nas. Wyczekując tego przyjścia, Pana Adwentu, Króla Królów, Zbawiciela, Odkupiciela. Bo na to przyjście kolejne czekamy i z pokorą wołamy: Przyjdź, Panie, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Módlmy się. Boże Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne, chwalimy, uwielbiamy Twoje święte imię. Dziękując za Jezusa Chrystusa, przez którego objawiłeś swoją miłość i obdarowałeś nas zbawieniem wiecznym. To w nas, w słuchających Ewangelii, dobrej nowiny, budzisz przez Ducha Świętego wiarę w Chrystusa Pana. Zachowaj nas w tej wierze i prowadź przez życie, obdarz darami zbawienia i życia wiecznego. Prosimy, nie pozwól. Aby kiedykolwiek upadła nasza wiara, abyśmy zwątpili w posłannictwo Twojego Syna, naszego Zbawiciela. Bo nieraz tak wiele pokus oddala nas od Ciebie. Chcemy Tobie służyć i składać świadectwo naszej wiary, przynosząc owoce wielbiące Twoje święte imię. Pomóż nam dostrzec znaki Twojej obecności w naszej codzienności, szczególnie i w tym czasie adwentu, który trwa. Rozbudź i w nas ducha wiary, wzajemnej miłości, byśmy w dniu przyjścia naszego Pana znalezieni zostali jako wierni, słudzy oczekujący Pana swojego. Boże, spraw. Swojej łasce, aby na całej ziemi Kościół był światłością dla ludzi pogrążonych w mrokach grzechu. I aby był społecznością oczekującą wypełnienia czasu Twego przejścia i nastania wiecznej radości, szczęśliwości. Boże łaskawy, błogosław nasze domy, nasze rodziny, nasze dzieci, naszą młodzież, byśmy co, wszystko, cokolwiek czynimy w Słowie lub w uczynku, byśmy to czynili na Twoją chwałę, na chwałę Twego świętego imienia i z pokorą oczekiwali na Twoje przyjście. Powierzamy się w Twoje ręce, a prosimy wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa mocy Ducha Świętego. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli Waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.